tłuszcze należą do odżywczych składników pożywienia, dostarczają organizmowi związków niezbędnych do rozwoju oraz utrzymania zdrowia i pełnią w organizmie funkcje istotne dla podtrzymania życia. Są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, linolowego i linolenowego, oraz witamin A, D, E i K. Stanowią również źródło energii niezbędnej do życia organizmu oraz wykonywania codziennych zajęć, pracy zawodowej i aktywności ruchowej. Jeden je tłuszczu dostarcza 9 kilokalorii. Fotografia pixabay.com. Obecność tłuszczów w pożywieniu jest niezbędna, zwłaszcza w przypadku wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. Natomiast staje się szkodliwa, jeśli prowadząc TZW, siedzący tryb życia, lubimy spożywać produkty zawierające duże ilości tłuszczów. Chodzi wówczas do zachwiania równowagi energetycznej naszego organizmu i nadmiernie wykorzystanej do pracy energii będzie zamieniany w przemianach metabolicznych w tłuszcz i magazynowany w tkance tłuszczowej jako materiał zapasowy, źródło energii na czas głodu. Daje się więc, że tłuszcz z pożywienia jako źródło energii jest potrzebny tylko wtedy, kiedy tę energię potrafimy wykorzystać w naszym codziennym życiu. Tłuszcze pełnią również w ustroju funkcje strukturalne i budulcowe. Odpowiednia warstwa tkanki tłuszczowej wokół narządów wewnętrznych w jamie brzusznej, NP, nerek, żołądka, tworzy rodzaj rusztowania utrzymującego je w odpowiednim położeniu. Człowiek potrzebuje także pewnych ilości cholesterolu pokarmowego, zalecana podaż 200-300 mg/d. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych. W tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoproteinosocze, jest ponadto prekursorem wielu składników steroidowych, kwasów żółciowych, hormonów steroidowych kory nadnerczy i hormonów gruczołów płciowych. Jest również wytwarzany w organizmie, głównie w wątrobie, jako cholesterol endogenny. Nadmierne spożycie cholesterolu z pożywieniem, tłuste gatunki mięs, podroby, żółtka jaj, może jednak wpływać na zwiększenie jego stężenia w osoczu krwi, staje się wówczas czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Również zawartość w pożywieniu człowieka kwasów tłuszczowych nasyconych, SAWA, ma decydujący wpływ na stężenie cholesterolu w surowicy krwi, działają one hipercholesterolemicznie, zwiększają zawartość cholesterolu we krwi. Tak więc za zdrowe tłuszcze można uznać wszystkie, które są spożywane w ramach dziennego zapotrzebowania. 9 źródeł zdrowych tłuszczy w Twojej diecie FOD. foodisfit.com/jakubkapustnak1. Ryby tłuste. Ryby morskie, takie jak śledź, łosoś, makrela czy tuńczyk, są doskonałym źródłem kwasów omega-3. Kwasy te zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, działają przeciwzapalnie, korzystnie wpływają na rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego, zmniejszają stężenie triglicerydów we krwi oraz ograniczają ryzyko depresji. Zaleca się spożywać 100 do 150 g ryb 2 do 3 razy w tygodniu. Najlepiej podawać ryby grillowane lub pieczone w piekarniku.